No i cześć, siemano, witam serdecznie w kolejnym vlogu. Mamy dziś niedzielę przed 14. Miało być tak, że jedziemy dzisiaj z nim do mechanika, tam do znajomego z tą pompą. Ale wczoraj jeszcze troszeczkę pogrzebaliśmy. No i się udało, pompa zaczęła chodzić. Jeszcze muszę ją trochę odpowietrzyć, dolać trochę płynu, bo wszystko zeżar. No i troszeczkę dzisiaj pojeździłem, no i hamuję pięknie, ładnie. Remuję, jeszcze muszę trochę odpowietrzyć, zalać płynu. No, troszeczkę go umyłem, bo był upieprzony trochę. Tak na szybko, bo za niedługo jak stopnie, no to lecę ubić obornik. Bo już nie mam gdzie sypać. No i do bronowania już wtedy też pójdzie prawdopodobnie. Więc no będzie wyglądał jeszcze gorzej niż wyglądał. Ale tak za go odmucham troszeczkę na plaku i będzie elegancy. Także fajnie, że udało się zrobić tą pompę. Udało mi się, znaczy. No i teraz tak, mam problem też z światłem, zobaczcie. Tu mam oryginalne LEDowe, tu jest dokupione. No niestety ten jeden LED mi się przepalił. I niestety te LEDy, które on miał, wkleję wam teraz no po prostu zdjęcie. To są LEDy, które są zakazane. No niestety mówi się tu, gdzieś się dostaje na Allegro czy coś, ale po prostu nie mają atestu i no można za to surowo oberwać, a zwłaszcza teraz po tych fajnych, przepięknych cenach mandatów. Także no mówi się trudno. Mam tu zwykłą stawioną H4 i chyba zmienię tu też na H4 zwykłą, żeby już po prostu w razie W do sprzedaży czy coś powiedzieć, że taka i taka sytuacja i tak to niestety wygląda, ale fajnie, że chodzi. A ja sobie dzisiaj, znaczy, a my sobie dzisiaj działamy, słuchajcie, przy moim Bartonie. Musimy wymienić rolki od napędu. No niestety te się skończyły, zaczął motor walić podczas jazdy i tak to niestety wygląda. Dobra, to się bierzemy za robotę. Nie, nagrywam, pokazuję, jak wyglądają rolki po 10 tysiącach kilometrów. Zobaczymy, co powiedzą na to. Widzę, że dzisiaj bardzo nie jest osądne.